Kij w szprychy. Tak jest, to nie ściema. Zaczynamy kolejny odcinek Kija w szprychy, czyli takiej naszej niepokornej serii. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o wyborach na trenera kadry MTB. Tutaj należą się na początek wyjaśnienia. W grudniu odbyły się wybory na prezesa Związku Kolarskiego. Te wybory wygrał Dariusz Banaszek. Co za tym idzie, jest nowy zarząd i trzeba zrobić szereg zmian w związku. Wszystko jakby zbudować od początku. No i między innymi trzeba także wybrać trenera kadry MTB. Tak samo jak i wszystkich innych trenerów. No i ogłoszono właśnie konkurs na trenera kadry MTB. No i z tego co wiemy, to swoje CV złożyli Kornel Osicki, Adam Starzyński, Darek Batek i Bogdan Czarnota. No i teraz zaczyna się pierwszy hit. Musicie poznać teraz skład komisji, która analizowała te wszystkie podania. Na jej czele stanął oczywiście nie kto inny jak Andrzej Piątek, czyli dyrektor sportowy PZKOL-u. Był tam także Arkadiusz Bęcek, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Kolarskiego oraz Jacek Kasprzak, który jest trenerem na torze. Seems legit. I ta wspaniała komisja zarekomendowała prezesowi nikogo innego, tylko Dariusza Batka. Darek Batek, przy całej mojej sympatii i uznaniu dla jego wyników sportowych, no nie słyszałem, że miał jakieś osiągnięcia w pracy trenerskiej. Nie wiem, może się mylę. Sprawdzałem jego stronę internetową, sprawdzałem jakieś doniesienia portalowe na hasło Darek Batek, trener. No, próżno tego szukać. Czy Adam Starzyński jest lepszym trenerem? Na papierze na pewno. Bogdan Czarnota także jest lepszym trenerem niż Darek Batek. Ma swoje osiągnięcia, jest uznany wśród zawodników i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj nie ma co dyskutować. Druga strona tego medalu jest taka, że decyzja należy do prezesa Polskiego Związku i to tak naprawdę on podejmie ostateczną decyzję. I to on weźmie odpowiedzialność za to, kogo wybierze, bo ewentualna porażka tego trenera będzie też porażką prezesa. Natomiast druga ciekawa rzecz, która stała się wokół tego całego wyboru prezesa, to jest rekomendacja komisji MTB. Otóż komisja MTB zaraz po tym, jak wyszedł komunikat, że Darek Batek jest właśnie tam wysunięty jako ten, który ma być trenerem kadry, złożyła swoje pismo do zarządu PZKOL, w którym rekomenduje Bogdana Czarnotę. No i to jest spoko, w ogóle tak powinno być. Tylko to nie powinno się stać w odezwie na to, co zrobiła komisja ta rekrutacyjna, tylko to powinno być jeszcze wcześniej, że my, środowisko kolarskie, w ogóle mówimy, że dajcie nam Bogdana jako trenera, bo my go chcemy. Takie rozwiązanie byłoby chyba najlepsze, bo teraz tak z zewnątrz patrząc, to można sobie pomyśleć, że to jest po prostu zwykła jakaś taka odpowiedź na to, że a, wy dajecie swojego, to my damy swojego i teraz jakoś sobie z tym radźcie. Czy Bogdan Czarnota byłby najlepszym kandydatem na trenera? No, na pewno tak, ale tak jak mówię, tu jest zabrakło tego wyczucia, żeby to go trochę wcześniej wysunąć przed szereg i powiedzieć to jest ten człowiek, my go chcemy. Tym bardziej dziwi takie zachowanie, że w komisji MTB są ludzie, którzy doskonale znają zasady działania związku i tak naprawdę jeśli chodzi o jakiekolwiek sportowe aspekty kolarstwa zagórskiego, to są to osoby, które zawsze się odzywają pierwsze i zawsze jakby mają największą wiedzę na temat tego kolarstwa i najwięcej mówią i tak samo najwięcej ze mną dyskutują zawsze. Dlatego dziwi mnie trochę to, że jakby nie wyczuli tego, że tam będzie coś w ogóle szemrane pod spodem i że znowu Andrzej Piątek i jego ludzie w ogóle będą próbowali coś swojego zahachmęcić. Taka trochę naiwność. I tak naprawdę środowisko może mieć zarzuty tylko i wyłącznie do siebie, że zabrakło tego refleksu. Jest ogłoszony konkurs i jest jeden kandydat, którego środowisko wypuszcza. Bo tak naprawdę tylko ten jeden kandydat powinien się liczyć. Okej, można by było ewentualnie jeszcze myśleć o Adamie Starzyńskim, bo on też ma dosyć ciekawe osiągnięcia, jeśli chodzi o pracę trenerską. No ale Bogdan Czarnota trenuje tak naprawdę wszystkich najważniejszych zawodników w kraju, którzy będą się liczyli w kadrze elity lub U23 i jakoś
nie chce mi się wierzyć, że jest jakimś człowiekiem spowikłanym w jakieś układy, który będzie tak strasznie w ogóle swoich zawodników tylko przepychał do tej kadry. Podsumowując, jest to kolejna piękna wtopa naszego polskiego związku kolarskiego i lekko spóźniony refleks komisji MTB. No ale fajnie, że jakoś to środowisko się tak zespoliło i potrafiło w końcu w obliczu jakiegoś tam totalnego wałku jednak powiedzieć, co jest na rzeczy i dać swojego jednego kandydata. Za to naprawdę duży plus. Bardzo ciekawe, jak ta sprawa się zakończy, czy jednak tutaj prezes będzie po stronie tej komisji rekrutacyjnej, czy może jakoś odpowie na pismo komisji MTB. To jest ciekawe, no bo jednak fajnie by było jednak właśnie, żeby tym trenerem został Bogdan, a nie Darek, który no ciężko w ogóle powiedzieć, że jest jakimś takim trenerem z krwi i kości, mimo że na pewno ma swoje doświadczenie i ma na to papiery, no ale no nie widywaliśmy go chyba za często w boksach na wyścigach MTB, gdzieś tam z jakimiś zawodnikami, no chyba nie. I tutaj też jest w ogóle apel właśnie do prezesa związku, no to będzie kolejny prezes już z rzędu, który jest w związku mniej ważny niż dyrektor sportowy, nie? No bez jaj, w ogóle albo ktoś jest prezesem, albo jest tam tylko po to, żeby być, a i tak wszystkim będzie rządził dyrektor sportowy. Tak być nie może i już, no bo gdzie jest w ogóle autorytet prezesa w tym momencie? Jak wszystkie gierki sobie rozgrywa dyrektor sportowy tak jak chce i w ogóle wnet można powiedzieć, że to praktycznie dyrektor sportowy sobie żongluje tymi prezesami i tak naprawdę te klocki w układance wszystkie są układane pod jego dyktando. To jest w ogóle mega śmieszne. Także teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać na nowego trenera kadry MTB. Zobaczymy, jak się rozwinie Puchar Polski w XC, Puchar Polski w maratonach. Czy kadra będzie cały czas podzielona na elitę juniorów i U23, czy nie? Czy będzie tylko jeden trener? Zobaczymy w przyszłości bliskiej pewnie, jak to będzie rozwiązane. No nic, poczekamy trochę i może jak będzie kilka jeszcze takich ciekawych decyzji, to kolejne odcinki Kija w Sprychy pojawią się dużo szybciej. Chociaż wolałbym nie. Ale jeśli będziecie chcieli śledzić Kija w Sprychy na bieżąco, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. A jeśli to wideo Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No i obyśmy się tak za szybko w tym cyklu nie spotkali ponownie. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć.